Do tej pory rozmawialiśmy dużo o tym, w jaki sposób przebiega proces ewolucji, na czym polega dobór naturalny, dlaczego tak ważne jest to, że organizmy różnią się od siebie pod względem rozmaitych cech. Dzisiaj chcę opowiedzieć ci o tym, co leży u źródła tych cech, które każdy organizm żywy może mieć. Opowiem ci o cząsteczce, która nazywa się DNA. Jestem przekonana, że słyszałeś już tę nazwę. DNA to skrót od nazwy, kwas deoksyrybonukleinowy. Nazwa wydaje się skomplikowana, ale tak naprawdę budowa tego kwasu, tej cząsteczki dziedziczenia, jaką jest DNA, jest całkiem prosta i opowiem ci o niej za chwilę. Na początek należałoby dodać, że DNA. Może tworzyć bardzo duże cząsteczki, bardzo duże. Zbudowane są one w sposób następujący. Najczęściej DNA przybiera formę takiej podwójnie skręconej drabinki. Taka podwójnie skręcona drabinka nazywana jest podwójną helisą. Zapiszemy sobie tę nazwę. Podwójna helisa. Warto tę nazwę zapamiętać chociażby dlatego, że za odkrycie faktu, że DNA przybiera strukturę podwójnej helisy, dwóch panów, Watson i Crick, w roku 62 dostali Nagrodę Nobla. Może warto dodać, że Nagroda Nobla Watsona i Cricka Została przyznana tylko tym dwóm panom, właśnie za odkrycie struktury DNA. Została pominięta w tej nagrodzie kobieta, która odegrała bardzo dużą rolę i bez której zdjęć rentgenowskich podwójna helisa DNA nigdy nie zostałaby odkryta. Tą panią była Rosalind Franklin, ale to taki fakt trochę na boku. W każdym razie, podwójna helisa DNA to dwie skręcone ze sobą nici. Jak widzisz, jedna z tych nici jest niebieska, druga z tych nici jest czerwona. Oczywiście, Dana nie przybiera tak naprawdę takich kolorów, ale zaznaczone jest to w ten sposób, żebyś widział, że to są tak naprawdę dwie nici splecione ze sobą. Tutaj przedstawiłam rysunek. Na którym mamy taką rozpłaszczoną wersję DNA. Taką wersję, którą widzielibyśmy, której tak naprawdę nigdy nie da się zobaczyć, ponieważ to jest rysunek dwuwymiarowy, ale to jest to, co byśmy dostali w momencie, kiedy byśmy rozpłaszczyli, rozpłaszczyli tę strukturę, którą mamy tutaj. Na co chcę zwrócić swoją uwagę w pierwszej kolejności, to to, że DNA składa się z trzech podstawowych składników. Pierwszym z tych składników jest cukier. Ten cukier. Zaznaczony jest na naszym rysunku tymi fioletowymi pięciokątami. To jest cukier i ten cukier to jest właśnie deoksyryboza. Stąd właśnie od tego cukru bierze się ten człon nazwy DNA deoksyrybo od deoksyrybozy, czyli pięciowęglowego cukru. Oprócz pięciowęglowego cukru Tutaj i tutaj mamy tak zwane reszty fosforanowe. To jest nic więcej niż fosfor i tlen połączone ze sobą w resztę fosforanową i doczepione tutaj, właśnie do każdego z tych cukrów. To, co zaznaczyłam tu, czyli cukier i reszta fosforanowa, czyli te elementy i te elementy po drugiej stronie, bo jak widzisz, tutaj jest jedna nić DNA, a tutaj druga nić DNA, tworzą ten szkielet który tutaj zaznaczony jest na czerwono i na niebiesko. Jeden szkielet, jedną nić, drugi szkielet, drugą nić. A to, co znajduje się tutaj, jest absolutnie kluczowe dla zrozumienia wszystkiego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. To jest trzeci składnik DNA i ten trzeci składnik DNA nazywany jest zasadami DNA. Te zasady, które widzisz tutaj, są ich cztery rodzaje o czym za chwilę to jest to samo, co jest tworzone tutaj przez tę drabinkę? To są właśnie zasady DNA, połączone ze sobą po dwie, to one wiążą ze sobą DNA w środku, czyli to, co mamy tutaj na zewnątrz, to jest szkielet DNA, szkielet DNA stworzony z cukru i reszt fosforanowych, a ta drabinka, która jest w środku jest absolutnie kluczowa, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób kodowane są nasze geny, to są zasady DNA. Skróty nazw tych zasad DNA zapisane są tutaj, ale ja napiszę dla Ciebie całe nazwy. Te zasady to adenina oraz guanina, a także cytozyna i tymina. Teraz wezmę inny kolor żeby pokazać ci, że te zasady i te zasady należą do dwóch różnych grup. Te zasady nazywane są purynami. Napiszemy, że to puryny. Puryny tym różnią się od tych drugich zasad, które nazywają się pirymidynami. Napiszemy tu, bo jest więcej miejsca, pirymidyny. że mają dwa pierścienie. Widzisz? To jest adenina zaznaczona literką A i guanina zaznaczona literką G. Obydwie mają dwa pierścienie. A to jest cytozyna i tymina. Cytozyna i tymina, należące do pirymidyn, mają tylko po jednym pierścieniu. Mówię Ci o tym, dlatego że to jest super ważne w kontekście tego, jak te zasady pomiędzy sobą się wiążą. Zasady DNA, które połączone są tutaj zawsze parami. Nigdy nie wiążą się Puryna z Puryną i Pirymidyna z Pirymidyną. Puryna zawsze będzie połączona z Pirymidyną. I to będzie połączona w bardzo określony sposób. Mianowicie, adenina, którą od tej pory będę zaznaczać literką A, zawsze łączy się z tyminą, czyli adenina jako Puryna łączy się z tyminą Pirymidyną, natomiast guanina, znów Pirymidyna, Łączy się Puryna, przepraszam, Łączy się z Pirymidyną, Cytozyną. I tylko w taki sposób one będą chciały się między sobą parować. Nie zobaczysz tutaj wzdłuż nici DNA żadnych innych par. To nie ma znaczenia, która stoi z której strony. Ważne jest tylko to, że jeżeli z jednej strony stoi adenina, to na pewno z drugiej będzie stała tymina, a kiedy z jednej strony stoi guanina, to z drugiej strony będzie stała cytozyna. Tak więc wiemy już, w jaki sposób zbudowane jest DNA. Powtórzę, że składa się z trzech elementów: z cukru, reszty fosforanowej, które tworzą szkielet, oraz zasad DNA, które znajdują się tutaj po środku i tworzą widoczną tutaj na podwójnej helisie drabinkę. W ten sposób wiemy już, jak DNA jest zbudowane. Teraz porozmawiajmy o tym, co z tego wynika. Zobacz. Z tego, że zasady DNA łączą się ze sobą w bardzo określony sposób, to znaczy tylko w takie pary, jak narysowałam tutaj, wynika, że nici DNA, te, które są ze sobą skręcone w podwójną helisę, są antyrównoległe. Antyrównoległe to znaczy, że są do siebie umieszczone po prostu do góry nogami. Zobacz, to widać lepiej na tym rysunku, gdzie mamy rozpłaszczoną strukturę, widzisz. Tutaj, po tej stronie. Cukier jest narysowany w tę stronę, i tutaj mamy resztę fosforanową, a tutaj jest dokładnie odwrotnie. Reszta fosforanowa jest tutaj. To są po prostu odwrócone w stosunku do siebie struktury, i dlatego mogą się spleść w taki sposób, jaki widzisz tutaj. To jest nazywane antyrównoległością splotu nici DNA. No to teraz pomyślmy, co to wszystko, o czym sobie opowiedzieliśmy, ma w ogóle wspólnego z cechami ludzkiego czy jakiegokolwiek innego żywego organizmu. Otóż chyba trzeba by było zacząć od tego, że w ludzkim organizmie, w każdej naszej komórce, mamy DNA, które składa się aż z 3 miliardów par zasad, takich jak narysowane tutaj. Niektórzy uważają, że 3 miliardy par zasad to dużo. No, jako liczba to oczywiście jest bardzo dużo. Są rośliny, które mają znacznie więcej DNA niż my, ale istnieją z drugiej strony zwierzęta, które mają znacznie mniej. Czyli powiedziałam ci tutaj już jedną bardzo ważną rzecz. Ilość DNA, jakie posiadamy w swoich komórkach, niekoniecznie musi się przekładać na stopień skomplikowania organizmu. Co więcej, nasze DNA to jest miejsce, w którym zlokalizowane są nasze geny. Co to są geny? Geny to są takie fragmenciki, DNA, takie fragmenty nici DNA, które kodują określone białko, w których zaszyfrowany jest wzór powstania jakiegoś konkretnego białka naszego organizmu. To jest definicja trochę uproszczona, ale myślę, że na potrzeby dzisiejszego filmu w zupełności nam wystarczy. Ale z drugiej strony, oprócz genów. Które zawierają się mniej więcej w tylko 2% naszego DNA. Mamy jeszcze 98% DNA, które tak naprawdę nazywane jest DNA niekodującym. Są też w nim fragmenty, które odpowiada, odpowiadają za to, jakie mechanizmy regulacyjne mają miejsce, jeżeli chodzi o powstawanie białek, ale nie tylko. W każdym razie chcę Ci powiedzieć, że geny których człowiek ma około 20 tysięcy, to tak naprawdę bardzo mały odsetek tego, co nasze DNA zawiera. Te 20 tysięcy genów jest w jakiś sposób zakodowane. I teraz opowiem Ci właśnie, w jaki sposób jest zakodowane, i co to właściwie jest ten kod genetyczny. Kod genetyczny. To taki komórkowy alfabet Morsa. Na razie nie zwracaj uwagi na ten wykres, który wstawiłam tutaj. Opowiem ci o nim dopiero za chwilę. Wkleiłam go tutaj, dlatego że możesz się z nim spotkać, ucząc się z podręczników, czy korzystając z jakichś internetowych źródeł. Ale zacznijmy od kodu genetycznego. Napiszemy sobie kod genetyczny. Kod genetyczny to sposób, w jaki sekwencja DNA składająca się z następujących po sobie zasad będzie rozszyfrowywana do momentu, kiedy powstanie z genu, czyli właśnie z tego fragmentu DNA, białko naszego organizmu. Od tej pory Zasady DNA będziemy zaznaczali już samymi literkami. Możemy to zrobić, ponieważ już je znasz. A oznaczało będzie adeninę, C-cytozynę, G-guaninę, tetyminę. Napiszemy sobie teraz jakąś zupełnie przypadkową sekwencję DNA. Taka sekwencja nie ma oznaczać teraz niczego konkretnego. Posłuży nam do tego, żeby wyjaśnić, w jaki sposób kod genetyczny rozszyfrowuje się tak, żeby mogło powstać z niego białko naszego organizmu. Zanim zaczniemy rozszyfrowywać, muszę Ci powiedzieć, że białka naszego organizmu złożone są z cząsteczek, które nazywają się aminokwasy. Aminokwasy występują w przyrodzie w liczbie 20. To znaczy, tak naprawdę, w przyrodzie występuje ich więcej, ale tylko z 20 mogą składać się białka organizmów żywych. I z tych 20 aminokwasów składają się wszystkie białka w naszym organizmie, tylko aminokwasy połączone są ze sobą w bardzo różne sekwencje. Każda kuleczka, którą teraz rysuję, oznacza jeden taki aminokwas. Białko to jest łańcuszek złożony z takich aminokwasów. Tak naprawdę dojrzałe białko składa się, przyjmuje się z ponad 100. Złożonych ze sobą w ten sposób aminokwasów, i wcale nie przypomina takiego łańcuszka, który narysowałam, bo jak jest już dojrzałe, to zwija się na bardzo różne sposoby i wygląda, no nie, nie jest takie rozciągnięte, tylko jest właśnie bardzo pozwijane na różne sposoby, ale będziemy o tym mówić przy innej okazji. To, co jest najważniejsze w tej chwili, to to, że białko składa się z sekwencji aminokwasów, podobnie jak nasze DNA składa się z sekwencji następujących po sobie zasad. Kod genetyczny służy do tego, żeby tę sekwencję DNA przetłumaczyć na tę sekwencję aminokwasów. I robi się to w sposób następujący. Otóż, po pierwsze, kod genetyczny jest trójkowy. To znaczy, że odczytujemy po trzy zasady DNA. Po trzy. Po drugie, musimy pamiętać, że. Odczytywanie kodu nie zachodzi na siebie. To znaczy, że te trzy literki odczytane są tylko raz, a nie na przykład w ten sposób. Narysuję to i skreślę, żebyś wiedział, że tak kodu genetycznego się nie rozszyfruje. Czyli kod genetyczny jest trójkowy. Każda taka trójka oznacza jeden aminokwas. I teraz przechodzimy do tego, co przedstawiłam tutaj za pomocą tej grafiki, znalezionej na stronie Wikipedii w internecie? Na obwodzie tego koła masz napisane skrótowe nazwy 20 aminokwasów, z których składają się białka naszego organizmu. Ten graf odczytuje się w ten sposób, że każde kółko oznacza kolejną literkę kodu genetycznego. Kółko najbardziej wewnętrzne oznacza pierwszą literkę, to troszeczkę bardziej zewnętrzne drugą, a to najbardziej zewnętrzne trzecią. Spróbujmy odczytać kod genetyczny, powiedzmy dla alaniny, która znajduje się tutaj. Pierwszą literką będzie G, drugą literką będzie C, a trzecich literek, jak widzisz, może być aż cztery. To jest tylko jeden z wielu przykładów. Tak naprawdę wszystkie aminokwasy, Oprócz metioniny i tryptofanu, mają więcej trójek nukleotydowych, czyli takich potrójnych sekwencji opisujących wstawienie ich do łańcucha białkowego. W przypadku alaniny są to cztery sekwencje. Każda z nich zaczyna się od literki GC, a potem może następować G/A/C lub U. W tym miejscu wspomnę, że tutaj na obwodzie i tutaj i wszędzie tu widzisz literki U. Te literki U oznaczają uracyl, ponieważ w RNA, na które jak za chwilę zobaczysz przetłumaczane jest najpierw sekwencja DNA, zamiast tyminy pojawia się właśnie uracyl. I dlatego tutaj wszędzie mamy uracyl. Wracając do kwestii, o której mówiłam wcześniej, zdecydowana większość aminokwasów kodowana jest przez więcej niż jedną trójkę nukleotydową, czyli może być zaszyfrowana bardzo różnymi sekwencjami trzech aminokwasów, zazwyczaj zaczynającymi się od dwóch takich samych początkowych literek. Wyjątkami są tutaj metionina i tryptofan. Metionina to w ogóle bardzo ciekawy aminokwas, dlatego że oprócz tego, że ma tylko jeden kodon, bo tak właśnie nazywa się taka trójka nukleotydowa kodonem i ten kodon to AUG. To jest ten kodon również znakiem start. Znaczy to, że od tego kodonu, kiedy pojawi się on w sekwencji DNA, nasz organizm i cała maszyneria rozszyfrowująca nasze DNA do białek wie, tutaj powinno zaczynać się białko. Od metioniny zaczyna się właściwie. Rozszyfrowywanie każdego białka z DNA. Tak więc, wiemy już o kodzie genetycznym, że jest trójkowy, wiemy, że te sekwencje nie mogą na siebie zachodzić, że odczytuje się go po kolei. Wiemy także, że te same aminokwasy mogą mieć różne kodony, mogą być zaszyfrowywane za pomocą różnych trójek nukleotydowych. Powiem ci także, że kod genetyczny jest uniwersalny, to znaczy te tutaj zaszyfrowane. Trójki, tutaj zaszyfrowane kodony, są uniwersalne dla całego świata organizmów żywych. Są małe wyjątki, które dotyczą wirusów, ale są to naprawdę niewielkie wyjątki. Tak naprawdę na bazie tego kodu zaszyfrowane jest w DNA wszystkich organizmów żywych, jak powinny być skonstruowane ich białka.